Parafrazując to, co kiedyś powiedział LeBron James, nie jedno, nie dwa, nie trzy, ale dokładnie 4 zwycięstwa wystarczą do tego. No 5 to już by było aż za dużo, powiedział Przemek Kujawiński, którego usłyszeliście przed momentem. 4 zwycięstwa wystarczą do tego, żeby zostać mistrzem NBA. Chętnych jest tylko 2, jest tam LeBron James i jego Miami Heat, a po drugiej stronie barykady Oklahoma City Thunder. I właśnie o tym wielkim finale NBA, zapowiedź tego wielkiego finału NBA, o tym będziemy rozmawiać w dzisiejszej przerwie na żądanie ekstra. Z tej strony Bartek Tomczak, no i cieszę się niezmiernie, że w końcu jesteśmy w pełnym składzie, bo to w finałach konferencji różnie wyglądało, już ktoś tam szeleści, i to zacznijmy od tego, który jest najdalej. Prosto z Barcelony Przemek Kujawiński. Cześć Przemku. Cześć, chętnych to jest dużo więcej do tytułu, po prostu tylko tym dwóm pozwalają grać. Też prawda. Taki suchar na początek. Przyda się. Swoją drogą w Familiadzie można podsyłać już żarty na Facebooku, widziałem ostatnio, więc może do nas też kiedyś. Tak, tak, jak najbardziej. Otwierają się na widzów. Jest też Maciek Kwiatkowski, prosto z Warszawy. Cześć Maćku. Cześć, cześć, hej. Hej. I z tego samego miejsca jest także Michał Górny. Szufla Michała. Kiedy pytają mnie, cześć. No to zgodnie z zapowiedzią będziemy dzisiaj praktycznie tylko i wyłącznie rozmawiać o tym wielkim finale. Tak sobie myślę, że chyba na początku to powinniśmy się trochę uderzyć w piersi albo posypać sobie głowę popiołem, szczególnie ja, Michał i Przemek, jak zapowiadaliśmy serię Thunder San Antonio Spurs i wietrzyliśmy, że to tak szybciutko zrobią koszykarze z San Antonio, no a tymczasem Oklahoma w tych 4 ostatnich spotkaniach weszła na zupełnie inny poziom, ten zespół w zasadzie można powiedzieć się ukształtował, narodził, no i tak się zastanawiam, Michał, teraz, czy my powinniśmy rozmawiać o tym, kto ten finał wygra, czy Miami, czy Oklahoma, czy zastanawiać się raczej, ile spotkań potrzebuje Oklahoma, żeby to wygrać po prostu? Przede wszystkim myślę, że powinniśmy zastanowić się nad bycia potrzebnym przerwy na żądanie ekstra, bo skoro my tak typujemy, no to po co my robimy ten program, no, szczerze mówiąc. Ale tak poważnie, to bardziej na tym, moim zdaniem, Thunder no nie bardzo zmiecie LeBrona Jamesa w Beast Mode, który chyba już będzie do końca finałów, ale no zdecydowanie moim zdaniem Thunder jest tutaj faworytem. I możemy się tylko zastanawiać, co zrobią z Kevinem Durantem, ale chciałbym powiedzieć jedno, że od w tym roku będziemy patrzeć już na zmianę warty. Już nie będzie San Antonio, prawdopodobnie nie będzie Bostonu. Teraz już jesteśmy uzależnieni od Miami, Oklahoma i od reszty zespołów, które będą się wykluwać. Tyle. Szybko i na temat. Maciek, też Thunder będą 100% faworytem tego meczu? Nie. Wydaje mi się, że Thunder nie są 100% faworytem. Pomyślmy o tym w ten sposób. Oklahoma City Thunder, wydaje mi się, że wyprzedzili nasze przewidywania tak mniej więcej o rok. Chociaż typy były takie, że Miami-Oklahoma taki będzie finał. To był taki dosyć najbardziej powszechny typ, jak pamiętam. Ale mimo wszystko tym, co pokazali z San Antonio, wyprzedzili troszeczkę nasze oczekiwania względem tego, co potrafią już teraz zrobić. I pomyślmy o tym tak, Miami jest w finale po raz drugi, Oklahoma jest po raz pierwszy i być może ten taki naturalny rozwój powinien doprowadzić do tego, że w tym roku Miami, a w następnym zobaczymy. Więc to będzie po prostu bardzo wyrównana seria, na którą no praktycznie wymarzona seria tutaj Davida Sterna i tak ogólnie kibiców, takich, którzy nie kibicowali Celtics, nie kibicowali Miami, nie kibicowali Miami, San Antonio. Kibicowali Charlotte Bobcats, to jest wymarzone. Ale to seria. Też jest bardzo ciekawe, czy moim zdaniem chyba najciekawsze, czy Oklahoma będzie w stanie grać na takim poziomie, jak grała przeciwko San Antonio, tak? Dokładnie. Bo tutaj no nie mamy co ukrywać, ich najbardziej zmotywowało to, pomijam wszystkich talenty indywidualne i w ogóle Kevin Durant, James Harden i tak dalej, i Russell Westbrook i Serge Ibaka i niebieski kolor przewspaniały majtkowy, to oni prawdopodobnie grali tak dobrze dlatego, bo taki opór... Bo taki opór... I zmotywowali się dobrze. A jeśli Miami nie postawi takich warunków, no to Oklahoma może, nie wiem, no łatwo przegrać 2 pierwsze mecze i potem się nie dostosować, aczkolwiek pokazali to przeciwko San Antonio, które moim zdaniem jest ciut lepsze od Miami, jeśli mieliby zagrać przeciwko sobie, no. Tym bardziej, że Miami w serii z Bostonem, w tym takim pełnym składzie z Chrisem Boschem, rozegrało tak naprawdę bardzo dobre 2 kwarty. I to były 2 kwarty wczorajszego meczu. I Oklahoma ma za sobą takie 4 mecze dojrzewania i dużo dłuższe okresy dobrej gry niż to, co Miami pokazali w składzie z Boschem. Oczywiście to nie jest wina tutaj, że pokazali to tylko przez 2 kwarty, ponieważ Bosch był kontuzjowany. Ale myślę, że to wszystko sprawia, że myślę, że dużo osób będzie widzieć Oklahoma jako faworyta. A ja jednak myślę, że to będzie co innego. To jest finał i ten taki terminarz spotkań rozgrywanych teraz z systemem 2-3-2 wydaje mi się, że Oklahoma będzie pod większą presją, będzie Oklahoma,
żeby wygrywać te finały, żeby rozpocząć od dwóch zwycięstw i ewentualnie potem, gdyby gospodarz miał wygrywać wszystkie mecze, to seria powróci do Oklahomy, która będzie miała przewagę parkietu, ale będzie przegrywać 2-3, więc to też może być ciekawe, że Miami Heat, którzy byli takimi faworytami, no, spodziewamy się, że generalnie James w końcu gdzieś tam musi dobić do tego mistrzostwa, zaczynają te finały nie będąc takim faworytem, więc może z tej pozycji grając wyjątkowo będzie grało im się lepiej. Ja myślę, że przede wszystkim jest taka narracja trochę i w mediach, i wśród kibiców, że Oklahoma City Thunder są faworytem, tak samo jak mieliśmy taką narrację o San Antonio Spurs przecież, bo no, pamięć kibica generalnie jest bardzo krótka, to jest ostatni tydzień, ostatnie dwa tygodnie i w koszykówce jesteś tak dobry jak twoje ostatnie 2-3 mecze i w tej chwili Thunder są na fali w naszych gdzieś tam głowach, tak się to kształtuje, że widzieliśmy ich grających świetnie z San Antonio, więc myślimy sobie, no przecież przyjadą do Miami i będą grali tak samo świetnie, tylko że coś ja chciałem podkreślić, no tak naprawdę zaczynamy dokładnie od zera. Od samego początku, bo to będzie, no to każda seria jest kompletnie inna i to, co pokazali Spurs i przecież grali naprawdę momentami świetną koszykówkę tej serii, to jest jedna rzecz, ale Miami to jest kompletnie inny zespół i to, jak Thunder zareaguje, to jak się będą tam matchupowali, no to jest całkiem inna sprawa, także ja tutaj bym nie stawiał w ogóle Thunder w roli faworyta, tylko podobnie jak Maciek też nie stawiam Miami w roli faworyta, bardziej się cieszę na to, że właściwie nie zdziwi mnie żaden wynik, nie zdziwi mnie absolutnie żaden wynik tej serii. Bardzo dobry prognostyk przed finałami, to znaczy, że finały powinny być dobre przynajmniej. Przede wszystkim wielki pojedynek dwóch najlepszych trójek, dwóch najlepszych zawodników już w tej chwili na świecie, LeBrona Jamesa i Kevina Duranta. No właśnie, to skoro wszystko jest otwarte, to Maciek, gdzie leżą klucze do zwycięstwa zarówno po stronie Miami, jak i Oklahoma? Po stronie Oklahoma kluczem do zwycięstwa będzie James Harden, według mnie, ponieważ jak patrzę na skład Miami i na to, jak oni grają na przełomie pierwszej, drugiej kwarty, na przełomie trzeciej, czwartej kwarty, zastanawiam się, kto tak naprawdę będzie krył Jamesa Hardena. Drugim kluczem dla mnie będzie to, czy zostaną dokonane zmiany w pierwszej piątce Miami Heat. Myślę, że powinny być. Chris Bosh musi wrócić do piątki, ale teraz ciekawe, kto będzie grał z Chrisem Boshem, czy Shane Battier zostanie w piątce, czy będą wychodzić wysokim składem. Wydawałoby się, że Serge Ibaka i Kendrick Perkins będą rywalami tutaj i Shane Battier mógłby wchodzić z ławki i grać z Hardenem, ale zobaczymy. Eric Spoelstra podejmował szereg dziwnych decyzji w finale konferencji wschodniej. Tu jest dużo kluczy do tej serii. Myślę, że przede wszystkim Durant i James, to będzie ważne, ten matchup. Czy Tabo Sefolosza będzie krył Jamesa, czy będzie grał z Dwayne'em, czy Ibaka z Perkinsem zatrzyma Chrisa Bosha? Kto będzie krył Chrisa Bosha? Czy Brooks zostanie przy tym ustawieniu, które sprawdziło się w serii San Antonio, gdy Perkins krył Tima Duncana? Bosh jest podobnym zawodnikiem jak Tim Duncan w tej chwili, w sensie, że będzie dużo rzutów z 4-5 metra. Perkins sobie bardzo dobrze radził w dalszej części serii ze Spurs. Bosh nie jest takim zawodnikiem, który będzie grał tyłem do kosza, więc tu zobaczymy, czy Perkins będzie w tej roli potrzebny. Nick Collison. Myślę, że Oklahoma ma trochę więcej przewagi pod koszem i generalnie Miami Heat jest lepszym zespołem defensywnym niż to, co widziała Oklahoma, ale cały czas ci zawodnicy podkoszowi nie są sprawdzeni. Oni nie grali, zaczynali serię, zaczynali w piątce Ronnie Turia, potem w ogóle nie grał z Joelem Antonim, było to samo i tutaj Miami będzie potrzebować wyższych graczy, aczkolwiek i tak pewnie przez większość serii będziemy widzieć small ball z LeBronem Jamesem i z Durantem na czwórce i ten matchup prawdopodobnie po prostu zadecyduje, kto zdobędzie mistrzostwo NBA. Wymieniamy tych wszystkich zawodników, a ja się tak zastanawiam, jaki będzie Dwayne Wade w ogóle w tym finale, taki bardziej jak z Bostonem, jakby reklamował trochę Rutino Scorbin momentami, czy bardziej wyraźny? Zobaczymy. No tak, on jest bardzo nieprzewidywalny, to jest... Wiesz co, Dwayne Wade w każdej serii gra inaczej, nie? Zresztą było taki w zeszłym roku i jest tak w tym roku. Może być tak, że wiesz, że wyjdzie w pierwszych dwóch meczach. Ja się zastanawiam w ogóle, czy nie jest tak, że dalej mu nie doskwiera gdzieś tam ta kontuzja i to nie jest trochę tak, że przez to też jest troszkę mniej agresywny. Ale kto wie, no może zobaczymy Wade'a z drugiej połowy, który to był czwartego meczu? Czwarty mecz czy trzeci mecz? Czwarty mecz, czy piąty mecz, piątego meczu z Indianą, kiedy nagle, no nie, zmienił się w przeciągu 5 minut, dokonała się kompletna metamorfoza. Także ja myślę, że mimo wszystko od Wade'a bym się tak bardzo nie martwił, bo mimo wszystko kluczem do wszystkiego będzie dla Miami będzie LeBron James. Oczywiście tutaj dużą rolę odegra Chris Bosh i fakt, że będzie wyciągał wysokich spod kosza i fakt, że kto wie, już może na stałe się przemienił w strzelca za 3 i będzie takim typowym stretching four w tym momencie, ale mimo wszystko LeBron James i przede wszystkim LeBron James na swojej desce, na swojej połowie kryjący Kevina Duranta. To jest matchup, na który bardzo mocno czekam i na to, czy jest ktokolwiek w stanie zatrzymać w tej chwili Kevina Duranta. Jeśli ktoś jest, to być może właśnie najlepszy obrońca na pozycji numer 3 w NBA, czyli LeBron James właśnie. I myślę, że na tym będzie się bardzo mocno skupić. I zastanawiam się, czy LeBron James będzie miał na tyle siły, żeby dominować w ataku, kiedy będzie ganiał za Durantem.
Dokładnie, dlatego mi się wydaje, że D-Wade będzie bardzo ważny w tej serii. Musi zdobywać po powyżej 25 punktów na mecz, ponieważ James będzie krył Duranta. No, będzie też go zmieniał Shane Battier na pewno, ale James grał po 46 minut w finałach konferencji. Gra z serii na serię coraz więcej i myślę, że w końcu przyjdzie ten moment, gdy zaczniemy widzieć, że to zmęczenie będzie było doskwierać i za każdym razem, gdy James schodzi z parkietu, Miami Heat nie wyglądają jak zespół playoff, więc tutaj będą musiały zostać wypracowane te nowe rotacje z Wade'em, z Boszem i tak naprawdę Oklahoma jest dużo lepiej przygotowana mniej więcej w tej sytuacji, w której występowała San Antonio z tymi wszystkimi rotacjami, to wszystko jest, stoi, nie ma tam żadnych kontuzji, a Eric Spoelstra będzie musiał teraz czegoś szukać w tych pierwszych dwóch spotkaniach w Oklahomie, gdzie Oklahoma nie przegrała w tych playoffach i nie przegrała z Miami Heat w sezonie regularnym na swoim parkiecie i on będzie musiał teraz szukać czegoś nowego tutaj i jeśli Oklahoma, załóżmy, wygra dwa pierwsze mecze, to zobaczymy, jak potem zachowa się Eric Spoelstra, czy zacznie dokonywać jakichś gorączkowych zmian w rotacji. Bo tak naprawdę ta rotacja Miami Heat to jest nic pewnego i nie wiadomo, czy James będzie grał przez 46-47 minut lub, myślę, że bardziej powinien go oszczędzać, bo Durant będzie miał minuty, których będzie schodził z ławki, gdy na parkiecie będą Russell Westbrook z Hardenem i oni będą ciągnąć zespół. James będzie potrzebował tego samego, więc D-Wade będzie musiał tutaj grać na 25-26 punktów. I tak jak Przemek powiedziałeś, ja myślę, że doskwierają mu te kontuzje. On nie jest tym samym graczem. W serii z Bostonem nie był tym samym graczem. On miał zdominować tą serię. Celtics nie mieli żadnego obrońcy. Z Bradleyem na ławce, z Rayem Allenem kontuzjowanym, z Pearsem, z Radonem... Tak, z Kionem Dulingiem. Kion Duling miał po cichu dobrą serię. Znaczy po cichu... KJ Hondo. Czy to było tak... KJ Hondo, tak. Ale D-Wade będą wymagać od Dwayna Wade'a. Jestem ciekaw na przykład, czy w przypadku, gdyby Miami przegrało te finały, czy nie zaczną jednak nadchodzić takie głosy, że może czas D-Wade'a w Miami się już skończył. No właśnie, a to skoro wywołałeś ten temat, jakby Miami przegrało, to czy będzie nowy trener w ogóle w przyszłym sezonie wtedy, w takim wypadku? Ja myślę, że nie będzie Chrisa Bosha może nawet. Ja myślę, że serio, jeśli w tym roku oni znowu, nawet po 7 meczach i po, nie wiem, rozwaleniu wszystkich możliwych kończyn, dosłownie kroki będą Miami schodzili pokonani po 7 meczów z Thunder, no nie sądzę, żeby LeBron James stwierdził, że jednak w Akron jest fajniejsze powietrze, jadę do Cleveland, ale no myślę, że tam będą konieczne jakieś duże ruchy, bo to już będzie wystarczająca pobudka, żeby coś w tym zmienić, żeby coś ulepszyć, tak? Nie wiem nawet, jak to się może skończyć, bo mogą postawić wszystko na jedną kartę, LeBron graj tak jak w Zbom, bądź w Beast Mode i rzucaj po 100 punktów na mecz i wygrywaj sam spotkanie. On nie da rady. Właśnie on nie da rady przecież tak grać. Może, nie wiem, wywalić Bosza za dobudowanie jakimiś dobrymi zadaniowcami. No tam powiedzmy nawet z Chicago, jakby sobie wzięli Corvera, który by tam pacingował, jakoś huknął ze skrzydełka czy coś, byłoby lepiej. I wtedy byłoby wsparcie jakieś nieoczekiwane, bo wiadomo, że Kyle Korver nie jest gotowy na, nigdy nie był chyba gotowy na 25 punktów w meczu regularnie. Ale no to będzie jakaś lepsza gwarancja dla LeBrona Jamesa niż ma teraz. Jeśli chodzi nawet o taki aspekt, jak rzucanie za 3 punkty. Także jeśli przegrają, no to myślę, że rozpad. No. Ja myślę, że to jest dużo głębszy problem. Jak to się dzieje, że przychodzą jednak ci rotnejerzy do Miami i nagle znikają? Bo to nie jest, oczywiście no, kontuzja odgrywają dużą rolę, no, ale fakt i Mike Miller, i Shane Battier, i James Jones, oni wszyscy mieli, na papierze naprawdę wygląda dobrze. To nie jest tak, że tutaj mówimy dużo, że mamy wielką trójkę i nie ma nikogo tam tak naprawdę. To nie jest prawda. No. Są naprawdę dobrzy zadaniowcy, Joel Anthony. Zadaniowcy, którzy być może poszliby do San Antonio Spurs, poszliby, no nie wiem, do Oklahoma, poszliby do innego zespołu. Nagle by się okazało, że są relacyjni i grają świetnie. Natomiast no tak, ale wiesz, oni są niedobrymi zadaniowcami, jak nie potrafią siebie jakoś tam, nie tyle co siebie wykreować, co siebie pokazać w takich momentach. Ale właśnie o tym mówię, że być może gdzieś problem jest gdzieś tam głębiej, że oni znikają. Może problem jest gdzieś w szatni, może problemem faktycznie jest Eric Spoelstra. Myślę, że w razie porażki Eric Spoelstra będzie pierwszym do strzału, ponieważ nie wydaje mi się, żeby Patraili zdecydował się na rozbicie wielkiej trójki nawet po drugim przegranym finale. Eric Spoelstra byłby tym pierwszym do strzału i myślę, że w pewnym momencie po prostu presja byłaby za duża, krytyka spadłaby na niego zbyt ciężka w tym momencie. Fakt, że w ciągu 2 lat nie potrafił ustabilizować rotacji, że tak naprawdę eksperymentuje, no nie wiem, na żywym organizmie, robi to właściwie w czasie rzeczywistym. No i też zrobił też taką rzecz, która teoretycznie wydaje się niemożliwa, no wiesz, wyrównać 3 zawodników, którzy są gwiazdami, każdy w swoim klubie i nagle są naraz. To nie zawsze jest możliwe, tak? I to równie dobrze, nie wiem, Phil Jackson mógłby tego nie zrobić, jakby się coś tam źle powiodło. Czy to nie jest przypadkiem tak, że może jeśli Miami przegra ten finał, bo to zwycięstwo z Bostonem było w 7 meczach i większość osób mimo wszystko spodziewała się, że będzie szybciej. Czy to nie jest przypadkiem tak, że może jednak po tych 2 latach dochodzimy do punktu, w którym posiadanie 2 gwiazd kreatorów na obwodzie, którzy nie mają pewnego rzutu, i ani James, ani Wade zwłaszcza, nie mają pewnego rzutu, czy to nie jest dobry sposób na budowanie zespołu? Oprócz tego, że są 2 talentami z top 10 najlepszych talentów, czy
te talenty nie rozjeżdżają się za bardzo. I to chodzi o, też o te pieniądze, które są zainwestowane w każdego z nich, które zabierają 30 milionów dolarów rocznie. Czy być może nie dojdziemy do punktu, w którym zespół Oklahomy, gdzie mamy trzech graczy, mamy Russella Westbrooka z Durantem, dwie zupełnie inne postacie, dwie różne postacie, ale mamy tego trzeciego gracza, który ich połączył na środku, James Harden, i każdy z nich umie jednak rzucać. I ten rzut jest pewny Hardena i Duranta, a Westbrook ze swojej słabości zrobił siłę w tych playoffach i w tym sezonie regularnym. Tymczasem obserwujemy, jak Dwayne Wade rzuca 26% za trzy, Dwayne Wade nie ma rzutu z pół dystansu w tej serii. LeBron James jak zaczyna rzucać, to wtedy Miami wyglądają jak najlepszy zespół na świecie, to nie ma tu żadnych złudzeń, tylko że James ma takie mecze, jakie miał w spotkaniu numer 6 tak naprawdę raz na dwa tygodnie. I on nie jest takim naturalnym zawodnikiem. Czy być może tutaj, tworząc ten zespół, tak jak pojawiało się dużo takich opinii na samym początku, które były krytyczne od początku dla Jamesa, krytyczne dla Miami, ale były też takie normalne opinie zastanawiające się, czy budowanie zespołu w ten sposób z dwoma takimi zawodnikami, którzy lubią mieć piłkę w rękach, ale żaden z nich nie jest takim pewnym rzucającym w sytuacjach catch and shoot, czy to jednak wystarczy do tego, żeby zbudować zespół, który będzie zdobywał nie jedno, nie dwa, nie trzy, nie cztery mistrzostwa. To ja myślę, że odpowiedź poznamy na to pytanie najlepszą za dwa i pół tygodnia gdzieś. To tak powoli, żebyśmy przeszli do typów, to najpierw zanim w ogóle porozmawiamy, powiecie, jakie macie typy na ten finał, jak on się skończy, to jeszcze jedno pytanie tak na czasie całkowicie. Kto może być takim Przemkiem Tytoniem tej serii, że tak się odwołam do euro i do piłki nożnej i rozmawialiśmy o tych teoretycznie zadaniowcach. Kto może zrobić coś takiego jak Ibaka w jednym ze spotkań z San Antonio, bo wiadomo, tu trzy gwiazdy, a kto może wyskoczyć w takim jednym meczu, jakie byście mieli typy? Śmiejcie się, ale Derek Fisher. Nie, no. Trójka, 40, Chalmers nie daje rady, LeBron jakoś chciał zastawiać, ale nie ma czego zbierać, leci dużym łukiem i Derek Fisher znowu robi wing w kierunku mediów i rozdają tytuł. Generalnie wydaje się, że Oklahoma ma więcej takich zawodników, którzy mogą zrobić zmianę, taką kluczową zmianę, nie tylko rozszerzać spacing, tak, rzutem za trzy, jak Shane Battier, Mike Miller, ale po prostu mieć taki wkład konkretny w jedne spotkania, tak jak to zrobił Serge Ibaka, jak robił to Kendrick Perkins w meczu, który miał 15-9 w serii San Antonio, no jak czy robi to Derek Fisher, czy ktoś, ktokolwiek, kto wyjdzie z ławki rezerwowych. Więc myślę, że tu bardziej szukałbym graczy w Oklahoma. Nick Collison będzie bardzo ważnym graczem, ale myślę, że najważniejszym graczem na Miami, już powiedziałem, że będzie D-Wade, oczywiście James, można to tak mówić. Myślę, że Chris Bosh, to co zrobi Chris Bosh z Sergem Ibaką i z Perkinsem, bo to jest bardzo ciężki mecz dla Bosha, który nie jest takim graczem silnym fizycznie. On też nie może spędzić całej serii na obwodzie, musi się bić na deskach i zaliczać w tej serii. Wydaje mi się tak, Dwayne Wade musi rzucać po 24-25 punktów na mecz, a Bosh musi mieć 10 zbiórek na mecz, jeśli Miami chce wygrać tą serię. I po stronie Miami X-Factor, no zobaczymy. Natomiast chciałbym być może zobaczyć Mario Chalmers, który po cichu ma naprawdę dobre playoffy. I myślę, że on tutaj może być... Problem z Miami jest taki, że oni nie mają takiego typowego slashera z ławki, który wchodzi i daje nagle przypływ energii. Nie mają takiego Red Bulla z ławki, którego drużyna wypija i przez te, nie wiem, 5-6 minut w drugiej kwarcie, w czwartej kwarcie daje kopa zespołowi. Coś, co oczywiście Harden jest na taką innym poziomie, ale coś, co ma wiele zespołów. Kadikari jest pawulonem w Miami. Miami brakowałoby takiego gracza jak Nick Young na przykład, jak, nie wiem, Jordan Crawford. Kogoś, kto po prostu wychodzi, bierze piłkę w ręce i rzuca, potrafi wykreować sobie swój własny rzut i potrafi dać. J.R. Smith na przykład byłby świetną opcją dla mnie w Miami, jeśli dałoby się go kiedykolwiek ściągnąć. I Miami czegoś takiego nie ma, natomiast mają takiego energizera w pierwszej piątce i to jest właśnie Mario Chalmers. I wydaje mi się, że on może tutaj dać temu zespołowi kopa i chciałbym to zobaczyć. A drugi być może, no nie wiadomo, Shane Battier ma już swoje lata, ale myślę, że mogą mu się zdarzyć tutaj mecze, gdzie trafi 4-5 strójek. Natomiast jego obrona na Durancie i jak dużo tchnienia da LeBronowi Jamesowi, siedząc na Durancie, będzie bardzo istotna. Bo im więcej tak naprawdę Shane Battier da dobrych minut na Durancie, tym więcej sił będzie miał LeBron James, żeby oddać po drugiej stronie parkietu. No ja myślę, że możemy się pewnego pięknego dnia obudzić. Tam będzie albo Derek Fisher, albo właśnie Mario Chalmers gdzieś na NBA.com. To będzie świetny mecz. No to będzie świetny mecz, ponieważ ja dwa lata temu pisałem przed tym, jak generalnie Miami powstało, że Mario Chalmers jest takim drugim Derekiem Fisherem. Zawodnikiem, który sprawdza się w dobrych momentach, chociaż ma dopiero 23, tak, on jest takim twardym graczem i będzie takim kolejnym Derekiem Fisherem, więc tutaj będzie wielki matchup starego Dereka Fishera z nowym Derekiem Fisherem. Okay, to przy czym zobaczymy, jak długo będzie grać Fisher w tej serii, bo Miami nie ma rezerwowego rozgrywającego, klasycznego, więc zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać, czy będzie grał więcej Sefolosza, czy więcej Fisher. Norris Cole się obudzi, zobaczysz. Czy Norris Cole w ogóle będzie grał, tak.
Spencer ma bardzo dużo decyzji, na przykład to właśnie kto będzie krył Jamesa Hardena z ławki. Czy będzie Shane Battier? Czy Shane Battier da radę z Jamesem Hardenem? Mam wątpliwości trochę. Harden jest bardziej obwodowym graczem, chyba bardziej dalej od kosza, więc zobaczymy. Tych znaków zapytania jest pełno, to zostaje ten ostatni. Kogo typujecie do zwycięstwa i jaki będzie wynik tego finału? Michał. Kurde. Bo znowu będzie tak jak poprzednio, że się skompromitujemy. Także... Ale z Miami daliśmy radę, nie było tak źle. No, ale to była oczywista oczywistość, także wiesz. No nie wiem, dobra, zaryzykuję. 4-2 dla Thunder. Przemek? Ja stałem na Miami. Liczę na 7-meczową serię i wydaje mi się, że dostaniemy coś w tym stylu. 4-3 dla Miami. Maciek? Oklahoma City Thunder. Ale w ilu spotkaniach? Nie, jeszcze nie zdążyłem się zastanowić, więc... W trzech meczach. W trzech meczach, tak. To zaraz się dowiecie za parę minut, dlaczego Maciek stawia, że w trzech meczach. Ja obstawiam, że w sześciu zrobi to Oklahoma i pokona Miami Heat. Skoro mówimy o tych finałach, za chwilę jeszcze przejdziemy do plusów i minusów, no ale starym playoffowym zwyczajem jeszcze zaglądamy do naszej ligi Drive to the Finals, bo tam w finałach się będą działy tak nieprawdopodobne rzeczy po prostu, że nie wiem, jak będziemy w stanie to w zasadzie ogarnąć. Klasyfikacja aktualnie wygląda tak, Maciek coś trochę przysnął, tak samo jak cała ekipa TNT i przestał typować, jest na miejscu 8 na 9 możliwych, czyli w zasadzie na ostatnim, bo 9 osoba też nie typuje. 7 jest Przemek, 834 punkty. Ja jestem 4, 1095 punktów, Michał miejsce numer 3, 1137 punktów, wszyscy jesteśmy przed Ernim Johnsonem już, a pierwszy w naszej lidze jest Czarek Schwartz, 1158 punktów, ale w finale już chyba nikt nie ma ani LeBrona Jamesa, ani Dwayna Wade'a, ani nikogo z Oklahomy, także Derek Fisher, Mario Chalmers będziemy grali na pewno na tych zawodników, pewnie Nick Collison, ktoś tam się może bardzo niespodziewany pojawić, no i to będą na pewno spore emocje. Michał pewnie, znając życie, jako że jest takim nieformalnym komisarzem tej ligi, to jeszcze wrzuci na koniec sezonu na zawsze po pierwsze wynik tej całej naszej ligi Drive to the Finals. No a teraz przechodzimy do plusów i minusów. W zasadzie za te ostatnie dni, a także myślę, że za cały sezon, kto jaką ma ochotę, ten niech te plusy i minusy przyznaje. Zaczynamy od tych niemiłych rzeczy, czyli od minusów. Ja się jakoś tak specjalnie, powiedzmy, powstrzymam. Ale Przemek, jako że hejt tygodnia to była jedna z kluczowych rzeczy w tym programie, w tym sezonie, to zacznij ty. Jaki jest hejt albo tygodnia, albo całego sezonu nawet? Wiesz co, właściwie nie hejtuję. Nie. Zawiedzenie pod słuchacze. Wiem, nie mam jakiegoś takiego generalnego hejtu za cały sezon. Bardziej może powiem o czymś, co ostatnio mnie rusza, bo nasi komentujący znowu się ożywili na blogu, co mnie cieszy z jednej strony, z drugiej strony czasem nie mogę tego czytać, przykro mi. Pimpin 90. Tak. Nie, i powtórzę to, co powiedziałem. Nie podoba mi się to, bardzo nie podoba mi się to, że w koszykówce, w NBA, która jest tak daleko od nas, wśród polskich kibiców jest tak dużo złych emocji czasami i ludzie tak bardzo lubią się wyzywać, tak bardzo lubią, nie wiem, nie podoba mi się to i już kibicujmy koszykówce i cieszmy się z tego, że mimo wszystko mamy dobre playoffy w końcu. No to cieszmy się. Michał, jaki jest twój minus? Moje minusy to są w zasadzie dwa. Jeden to taki, już z Maśkiem o tym rozmawiałem wcześniej, przy okazji Rosja z kim? Z Czechami. Bardzo dobry mecz, jakby ktoś grał na PlayStation. Naprawdę polecam. Portland Trail Blazers w stroje, mają Rosjanie prawie, także oglądajcie. Ej, wyglądajmy, biją, także miej medale z jednej strony. Nie, ale chodzi o Kevin Durant, minus. Minus za co? Że w momencie, kiedy odbierał tytuł, mistrzostwo konferencji, ten piękną kryształową kulę. Dziękował kibicom Oklahomy, dziękował Stanowi, dziękował właścicielowi drużyny, ale nie wspomniał ani razu o korzeniach, czyli o Seattle Supersonics. Brandon Jennings na Twitterze przypomniał. Jeśli Brandon Jennings jest w stanie coś sobie przypomnieć na Twitterze, a nikt Brandon inny Jennings nie może, jest narwany to znaczy, że coś jest na rzeczy. I bardzo jest mi przykro, że nie ma żadnych nawiązań. Nawet Liga nie zrobiła jakiegoś, nie wiem, highlightowego filmu, że było Seattle, przenosiny i teraz Durant rzuca. No to byłaby idealna okazja, żeby coś jeszcze w tym Seattle osiągnąć, bo mają jeszcze rok, dwa szanse, że Clay Bennett będzie się do tego dorzucał, a jak nie, zostają z figą z makiem, niestety. A drugi to zapomniałem. A, nie, drugi... Carlos Boozer. Tak, minus wędruje też do Carlosa Boozera, bo podobno kibice Chicago go zostają i on podobno zostaje z racji tego na następny sezon. Nie wiem, którzy to byli kibice, którzy tak powiedzieli w Chicago, ale adresy już staram się zdobyć. Natomiast prawdziwy minus to jest loteria draftu, bo chyba nie widział nikt tego, jak losowano te piłeczki, prawda? A wygrali Horford. Zach Lowe ze Sports Illustrated był i obserwował to i opisał to, co ja widział na blogu. Ja mu nie wierzę.
i to że grałeś Charlotte, dlatego minus, że nie pokazano tego, bo mimo wszystko wzbudziło jakieś kontrowersje, a nie każdy śledzi go na Twitterze. Nigdy tego nie pokazują, więc... Nie, no pokazywano, no do zeszłego roku jeszcze pokazywano chyba. Nie, zawsze jest tylko już ta końcowa pokazywana na ESPN, no wyciąganie karteczek z tego samego losowania. Losowanie Brandona, za zamkniętymi drzwiami. Brandona to ja było, także wszystko tak było. Mi się wydaje. Okay, no nieważne, moim zdaniem powinno to być pokazane, żeby nie było żadnych niedomówień, no tyle. Dobra, Maciek, jaki jest twój minus? Mój minus idzie dla NBA za... Czy słychać mnie? Tak, halo? Słychać cię. Mhm. Mój minus idzie dla NBA David za... David Stern już cię wyciszył. Za... Nie, nie, myślę, że się może zgodzicie. Jakkolwiek cały pomysł z dawaniem czapeczek i koszulek na koniec finału w konferencji zachodniej dla zwycięzców, czy jest napisane, że zostali zwycięzcami, tak, konferencji, jest okej. Okay. Bo to z marketingowego punktu widzenia bardzo okej. Okay. Tak, dawanie pucharu za zwycięstwo w konferencji i oglądanie Kevina Duranta stojącego z jakimś pucharem albo Boscha wczoraj, myślę, że to NBA powinna zmienić, bo to nie jest ostateczny cel dla każdej z drużyn, która awansuje do finału NBA. I myślę, że to jest zupełnie niepotrzebne. I ja nie wiem, czy zawodnicy, oni się o tym nie wypowiadają, bo to jest troszeczkę przegięcie, jeśli chodzi o show. Przegrałem mistrzostwo NBA w momencie, w którym wchodzisz do finału NBA i masz paradować jeszcze z pucharem za mistrzostwo, jest to takie słabe. Gdyby James miał jakieś zdjęcie, nie widziałem zdjęcia Jamesa trzymającego puchar i cieszącego się jakoś i bardzo dobrze, bo to jest od razu taka pożywka, żeby tworzyć jakieś... Generalnie, żeby się śmiać z graczy, którzy jeszcze czegoś nie osiągnęli. Znaczy, ogólnie chodzi mi o to. Być? Że oni tak mają, to czas, może mają czas, to czas zmienić tradycję. To czas zmienić to. Znaczy nie jestem przeciwko, bo to jest dla mnie tak jakby był, nie wiem, pierwsza Legia Warszawa, drugi Śląsk Wrocław i każdy dostał oprócz tam tytułu wicemistrza i mistrza Polski puchar za to, że są najlepsi w swoim województwie, no. A to jest na koniec rozgrywek, tak? Okej, no to przyznajmy... Nie, no to jest bez sensu, to jest totalnie bez sensu, no. Ale możemy coś takiego przyznawać na koniec rozgrywek, na przykład puchar za to, że grałeś w finale i byłeś na drugim miejscu, okej, na koniec rozgrywek, czy coś takiego, ale... Nie, jakbyś w podstawówce grał, wiesz? Srebrny medal. Ale ja nie mówię o tym, jakie pary mają być na koniec przyznawane, tylko o tym, że przed tym, jak skończą się rozgrywki, są już przyznawane puchary za Mistrzostwo Konferencji Zachodniej. Zawodnicy wychodzą na środek parkietu, na podejście stoją, cieszą się... Taki fake dla mnie trochę. NBA powinna z tego zrezygnować, bo to nie jest prawdziwa radość w nich, to jest taka bardziej pokazowa i w zasadzie nie wiem, po co ma to być. Czy takie nie, show dla telewizji, myślę, tylko i wyłącznie. Albo zmyłka, no, taka totalna zmyłka, nie? Pokazujesz na przykład jakąś fotkę Kevina Duranta z pucharem, który nie zdobył jeszcze mistrzostwa NBA i myślisz sobie, co to za puchar, a to mistrzostwo dywizji dla Charlotte Bobcats. Ja wiem, to Stern ma ciśnienie na szkło. Dlatego tak jest. Nie, po prostu chciałbym, żeby tego nie było. Żebyśmy zostali przy czapeczkach, przy koszulkach, niech coś takiego będzie, niech coś takiego będzie sprzedawane, żeby można było sobie kupić. A widzieliście, że już wypuszczono, jeszcze nie było znanego wyniku, a już był Beat the Heat, tak koszulki Thunder. Tak, Beat Oklahoma. No. Hey, a funny fact, jeśli dobrze liczę, Derek Fisher ma więcej tytułów mistrzowskich niż wszyscy razem wzięci koszykarze, którzy zagrają w tych finałach. Jest to całkiem możliwe. No to skoro... No nie, no jest Dwayne Wade i Udonis Haslem mają cztery, Perkins, łącznie, znaczy tu, nie, dwa. Mają dwa. Perkins ma jedno. Perkins ma jeden? I kto jeszcze? Scott Brooks będzie to trenerem. Jako trener, to wiesz, to już albo trochę... jedno, tak? Dwa, trzy, jedno. Był jedno, dwa, jedno, jedno, jedno z Houston. Jedno z Houston, tak. No dobra. To cztery. Derek Fisher ma pięć. To jak przeszliśmy już do tych miłych rzeczy... Jeszcze mam jeden mały minusik. Musiał. Bo ostatnio... Tak, musiałem, właśnie sobie przypomniałem, miałem o tym powiedzieć wcześniej. Oglądałem ostatnio wywiad z Antonym Davisem, u Jimmy'ego Kimmela bodajże. I Anthony Davis naopowiadał rzeczy, które mi się bardzo nie podobało, w ogóle zrobił na mnie bardzo... Był, przyznaję, że był pierwszy wywiad taki, nie na temat koszykówki, tylko taki około życiowy, który widziałem z Davisem i zrobił na mnie bardzo złe pierwsze wrażenie. Może dlatego, że Kimmel zapytał go, gdzie chciałby grać, to powiedział tam, gdzie mi więcej zapłacą, a potem opowiadał o tym, że pierwsze, co sobie kupi, to Bentleya, jak tylko dostanie kasę i generalnie bardzo mocno przeżywał to, że będzie miał pieniądze i tak dalej i nie wiem, nie wróży mi to dobrze w każdym razie. Olbrzymi talent, ale póki co przynajmniej wygląda na bardzo niedojrzałego. To był ostatni hejt w tym sezonie od Przemka. Jeszcze jeden mały hejt dla brwi Antoniego Davisa. Brwi Antoniego Davisa są moimi ulubionymi brwiami w tym momencie. Przebiły okay. Właśnie brwi Charlie'ego Villanowa. Są nieprzerwane jak nienawiść Polaków do Rosjan. A mecz będzie sędziował Niemiec, tak swoją drogą. Dobra, to były minusy ostatnie w tym sezonie, to teraz przechodzimy do tej milszej części, czyli do plusów. Ja mam plus podwójny w zasadzie, albo pojedynczy, no nie wiem jak to nazwać, ale nie dla koszykarzy, a dla tych, którzy pracowali w tym sezonie przy NBA. Plus dla TNT jak zawsze, dla Szaka, że się dobrze wkomponował do TNT, dla całej ekipy tak oczywiście. Uważasz tak?
Że dobrze się wkomponował? Myślę, że był całkiem spoko pod względem takim, jak się spodziewałem, że będą większe żarty niż były, a samą analizę to bardziej od Charca i od Shaka to i tak cenię Kennego Smitha, więc tu mi to nie przeszkadza pod tym względem. Tak okay. Ja myślę, że Shaq miał pierwszy sezon i może... No taki, wiesz, mi się nie podobało, ale może był to debiutancki sezon, może trzeba dać mu czasu. Ja myślę, że jest nadzieja. Ja dużo bardziej wolałem Chrisa Webera, szczerze mówiąc. W tym jakimś no Chris Webber był okej. Lepiej mi się tam komponował. Generalnie byle nie Gary Payton. Taka jest moja prośba do wszystkich telewizji. Plus też dla Mike'a Breena i dla Jeffa Van Gundy'ego za to, że robią bardzo fajną robotę. Chociaż wolę TNT od ESPN, ale oni są dosłownie świetni. No i plus też dla was, Michał, Maciek, Przemek, za to, że byliście przez cały sezon w przerwie na żądanie ekstra, bo bez was by się to nie udawało. Ekstra. Za te wszystkie plusy, właśnie za ekstra, za hejty i tak dalej. To dla was jest mój plus na koniec sezonu. Jakie są wasze plusy? Przemek. Bartek, plus dla ciebie za 100 programów przerwy na żądanie. 101 właściwie robimy teraz, nie? Nie, to jest osobny sezon, więc... Aha, przerwa na żądanie jest osobno i przerwa na żądanie ekstra osobno. Nie wiem, ile tam już mamy przerwy na żądanie ekstra. Czyli generalnie ogólnie, ale... w tym skróconym sezonie wymodziłeś ponad 100 programów generalnie. Tak, jest i niedługo będzie... Jesteś gwiazdą Radia Wrocław, taki skromny i nie opowiada o tym, a co? No, nie, gwiazdą, tam nie przesadzajmy. Jestem młodym początkującym. Przerwa na żądanie ekstra dzisiaj po raz 20 w tym sezonie. Po raz 20, nieźle. Nieźle, w każdym razie plus dla ciebie i dwa plusy, duże, małe plus, jeden plus dla LeBrona Jamesa za serię z Bostonem i za serię z Indianą wcześniej, kiedy już go stawiano pod ścianą i w Indianie, i w czasie serii z Indianą, i w czasie serii z Bostonem i no, wybrnął, no, nie ma się co oszukiwać, możemy krytykować jakieś tam pojedyncze akcje, jakieś tam pojedynczą pasywność, ale no, musimy to docenić, że wybrnął, przeprowadził swój zespół przez to Morze Czerwone, no i zobaczymy, co będzie w serii Standard i drugi plus dla Kevina Duranta, który jest naprawdę spoko i gra, nie, szczerze mówiąc, to jest taki cichy super gwiazdor pod tym względem, że tak naprawdę kiedy się ogląda Kevina Duranta, rzadko kiedy widać to, że on natrzaska 30 punktów, obecnie już tam 10-12 zbiórek i za to, że zaczął podawać i zaczął kreować grę dla swoich partnerów, zaczął wykorzystywać to, że przeciwnicy się go boją strasznie i go podwajają, potrajają i nauczył się oddawać piłkę. Nie wiem, widzieliście w serii San Antonio w ostatnich 4 czy tam 5 meczach, zawsze miał powyżej 5 asyst, także plus za to zdecydowanie. Michał, jaki jest twój plus? Podpisuję się do wszystkich plusków, taki jest plus. Okej, okay, dobra, krótko i na temat. To w takim razie Maciek, ostatni plus w tym sezonie. Dwa plusy. Jak zwykle. Dla dwóch finalistów. Pierwszy plus dla LeBrona Jamesa za mecz numer 6. Wyglądał, jakby przyszedł na swój pogrzeb i zagrał najlepszy indywidualny występ od nie wiem ilu lat w playoffach, jaki widziałem. Totalnie zamknął Boston Garden, TD Garden, wszystkich kibiców. Cały czas miał odpowiedź na Celtics. Drugi plus dla serii Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, która była moją ulubioną serią od serii Bostonu z Cleveland w 2008 roku. Oklahoma przeszła w fantastyczny zespół ofensywnie. To, co pokazali San Antonio w meczu numer 2, było jedną z najlepszych koszykówek, brzydko powiem, jakie widziałem w życiu. I Oklahoma potrafiła przez to przejść, stając się zespołem. I to była piękna historia. I ja pamiętam, jak się skończyła ta seria, napisałem jakiś ostatni tekst podsumowawczy do chyba MVP magazynu, tak? I wszedłem do pokoju, stanąłem w drzwiach, narzeczoną i powiedziałem, że czegoś mi będzie brakować tutaj po prostu w życiu jest to i czekałem na to. I a propos tego, Przemek, co mówiłeś wcześniej o kibicach, myślę, że fajne jest to, jak nie kibicujesz żadnemu zespołowi, albo twój zespół, Charlotte Bobcats, na przykład już przepada dawno, jak nie kibicujesz żadnemu zespołowi, potrafisz obserwować tak zupełnie bez żadnych jakichś takich, kurczę, nie wiem, z boku podpowiedzi, że jesteś kibicem Celtics albo Lakers i nie możesz się za bardzo cieszyć z progresu Oklahoma, czy coś takiego, nic nie wpływa na to. Jak masz taką czystą tablicę, jeśli chodzi o kibicowanie i patrzysz, jak zespół się rozwija na twoich oczach, i gra po prostu pięknie, zaczyna grać coraz lepiej, dojrzewa i wtedy zaczyna mu kibicować i to jest piękne, więc sam sobie daję plusa za to, że mogę coś takiego poczuć i myślę, że to jest fajny sposób na oglądanie koszykówki. No i myślę, że bardzo fajnym akcentem zakończyliśmy w tym sezonie przerwę na żądanie ekstra. Jeszcze zapraszam oczywiście na wszystkie finałowe spotkania skróty
do zwykłej przerwy na żądanie. No i co, na pewno się usłyszymy w przyszłym sezonie. Nie widzę innego wyjścia, ale w tym pożegnajmy się jeszcze tak jak zawsze. Bartek, no. mogę mieć jeszcze krótkie ogłoszenie na koniec? Tak. Tak jak już pisałem na blogu, 22 lipca, 24 lipca reprezentacja Stanów Zjednoczonych przyjeżdża do Barcelony, żeby zagrać spotkania towarzyskie z Hiszpanią i z Argentyną. Także cały gwiazdorski skład. Nie wiem, ilu Polaków przybędzie na ten mecz. Już dostałem kilka maili, że tylko roz was będzie na tym meczu. Także jeszcze raz chciałem powiedzieć, że odzywajcie się do mnie, jeśli będziecie, bo mam zamiar... Impreza na dachu. Imprezę na dachu, dokładnie. Impreza na moim dachu, polecamy. Z widokiem na morze. Wpadajcie, polecamy. Sprawdzone przez Maćka i Michała. Tak, i przez Belgów zeszłej jesieni. Także zapraszam serdecznie, bierzcie buty do grania, może zorganizujemy jakiś meczyk. Opcje są otwarte w każdym razie, także odzywajcie się. No to tym barcelońskim akcentem z Dream Teamem w tle kończymy tą przerwę na żądanie już tak na serio i pożegnajmy się, tak myślę, tak jak zawsze, a nie że ja was wyczytam. Czyli przez ten cały sezon pracowali dla was Gustaw Kolołóbek. Franciszek Smuda. U Franciszka Smudy bez zmian. To tak ulubiony dowcip ostatnia. A ty ten nie szkodzi w Polsce. Wręcz pomaga. I Karol Karski. A tak naprawdę byli to. Maciej Kwiatkowski. jak zwykle. Przemek zaczynać. Tu jest od lewej do prawej u nas, tak zdradzę, tak to wygląda mniej więcej na Skype'ie, trochę kuchni już w tym ostatnim programie. Za chwilę jeszcze będzie wpadka na sam koniec programu. Dowiecie się, dlaczego Maciek typował finał po trzech spotkaniach, ale no już skończmy ten sezon. już skończmy ten sezon. Przemek Michał Maciek. Już mam dosyć. Przemek, był z wami Przemek Kujawiński. I Michał Górny był też. I Maciej Kwiatkowski. I też, był też Bartek Tomczak z wami. Przerwa na żądanie ekstra. To tyle z naszej strony. W tym sezonie usłyszymy się ponownie. No a teraz ta mała zagadka zostanie rozwiązana. Dlaczego trzy spotkania? Do usłyszenia w przyszłym sezonie. Ekstra. Parafrazując to, co kiedyś powiedział LeBron James, nie jedno, nie dwa, nie trzy, ale trzy spotkania wystarczą do tego, żeby zostać mistrzem NBA. Fajnie to zrobię. Bloper. Będź na końcu. Władek. Dobre. Było dobre. To było przewrotne, było śmieszne. Kurwa, przed finałami damy radę to jakoś, tak? Tak. Dobra. Czym się spieszy, są tylko trzy mecze. Tak szybko odchodzą. To będzie tak parta siup. Miłe zakończenie sezonu. Dobra. Trzy mecze po trzy kwarcie. Trzy tercje. Trzy tercje. Cicho, sza.